Szczęść Boże, kochani. Szczęść Wam Boże wszystkim. Prosto z pola. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak zrobić, jak pozyskać najlepszą ziemię do wysiewania nasionek, do doniczek, do skrzynek. No i ruszyłam na pole, wyjechałam na pole. Wieje wiatr, taki dosyć lodowaty. No i tutaj teraz jestem koło ogrodu. Przełączę się, pokażę Wam sytuację na moim ogrodzie na chwilę obecną. Tam jest ogród pierwszy w oddali, ten, na którym w zeszłym sezonie i poprzednim uprawiałam warzywa. Mamusia szuka szczypioru do makaronu, bo też dzisiaj chcę właśnie zrobić odcinek z przepysznego jedzenia, o które też tam kilka osób mnie prosiło. A tutaj jest ogród drugi. Tu, gdzie mam posadzony czosnek i cebulę. Tak, kochani, wygląda mój ogród. Niestety nasze obawy zaczynają się spełniać, że woda tutaj nam podchodzi. Tam w oddali, zobaczcie, też jest woda, na łąkach jest woda. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Jak będzie dalej, tego nie wiem. Zobaczymy, co tutaj nam najbliższe tygodnie pokażą. No ale ten tutaj, w tym miejscu, gdzie ta woda stoi, to raczej na 100% wymoknie. Gdyby ona teraz tutaj poszła w dół w najbliższych dniach, to ten czosnek jeszcze by był. Ale jeżeli postoi tak z tydzień, dwa, to niestety on się wydusi. Bo tak jak widzicie, ona stoi na powierzchni, więc nie ma dopływu powietrza do ziemi. No i nastąpi proces duszenia się roślin, które tam się znajdują, w tym przypadku naszego czosnku i cebuli. No niestety, ryzyko takie było. Rozpaczać tutaj na pewno nie zamierzamy. No trudno, tak się dzieje. Cebulę ewentualnie posadzimy sobie na wiosnę, wiosenną. No a czosnek, tam górką jeszcze wody nie ma, nie widzę. Tutaj też jeszcze tak z brzegu nie widać. Więc coś tam. Tyle co dla siebie, to mam nadzieję, że będzie. No chyba, że Odra pójdzie w górę i myśli nie przyjmie, to wtedy ta myśla wyleje i tutaj całkiem mi zaleje. No bo takie ryzyko też jest. Zobaczymy. No będziemy teraz tutaj obserwować, jak to będzie się tutaj sytuacja rozwijała dalej. Naprzeciwko pierwszego ogrodu na polu, tutaj gdzie mamy sadzić tam od rzeki kartofle, tutaj coś będziemy siać dla pszczół. Też jak widzicie, woda stoi. No i tutaj, gdzie były w tamtym kartofle, też woda stoi. Na ogrodzie również jest ona dosłownie pod wierzchem, zobaczcie. Kurczę, może tak być, że dopiero w maju albo w czerwcu tutaj wejdę na ten ogród. Tam w oddali na łąkach też woda jest, jest jej dosyć sporo, ale zobaczcie, jak teraz pięknie wygląda niebo. Słoneczko akuratnie przebiło się przez chmury, jest fantastycznie, ale zimno, mówię Wam, ciągnie po łapach taki lodowaty wiatr. Było tutaj kilka dni na minusie i wiecie co? Sytuacja niefajna, bo było tych 12-14 stopni w nocy. Nie było okrywy śnieżnej, tego śniegu było ciut-ciut. No i zobaczymy jeszcze, jak zboża, czy one czasem nie popodmarzały, bo wiadomo, że bez okrywy śnieżnej to są narażone na wymarznięcie, na przemarznięcie. Teraz drugi dzień jest raptowna, można powiedzieć, odwilż na plusie i to wszystko, ta ziemia zaczęła tutaj odtajać. Ale sakramenckie zimno, jak ręce. Tak wygląda sytuacja na naszych polach. Zobaczymy, jak to będzie dalej, no bo teraz no, temperatury w kraju poszły w górę, zwłaszcza tutaj wzdłuż Odry, więc no, jeżeli będą jeszcze padać deszcze, śniegi będą się tam na południu topić, to ta Odra pójdzie w górę. No i tutaj może być jeszcze bardziej ciekawie. Tam miałam sadzić, dosadzać maliny, te, które mam jeszcze koło domu. Ale na razie
się z tymi planami wstrzymuję na razie, tylko zostanie po przy planach. Z tego względu, że jak mi tutaj wejdzie woda, istnieje możliwość, że wytopi mi te maliny. No to chociaż tam zostanie mi materiał nasadzeniowy, no ale też jak będę widziała, że ona się na tyle podnosi, że wchodzi mi tutaj na pola, czy nawet stanie mi już delikatnie w malinach, założę sobie kalosze i przyjedziemy tutaj z Edziem, z mamusią i będziemy wykopywać te maliny, wyniesiemy sobie na wyższą partię, zadołujemy i jak woda zejdzie, będziemy tutaj je ponownie sadzić. Na razie jeszcze to nie grozi, no bo dopiero gdzieś tam ona się pojawia, no ale istnieje ryzyko, że jednak w tym roku, po takich latach wielkiej suszy, będziemy mieli niestety wielką wodę, no to istnieje, co jakiś tam czas cyklicznie się to pojawia, także no liczymy się również i z taką możliwością, z taką ewentualnością, aczkolwiek tak jak mówię, no nie rozpaczamy, to jest natura, trzeba z nią współgrać, trzeba się z tym pogodzić, no i przyjąć to na klatę w maju, w czerwcu, a jeszcze nam się tam gdzieś, jak Bóg da, uda posiać i plony też będą. Zmarzłam, jak nie powiem wam co, wiatr taki lodowaty, przeszywający, że dosłownie przeszywa człowieka do szpiku kości. Jak to będzie? No zobaczymy. Było tak, że w 97 roku właśnie tam, gdzie pokazywałam wam te moje dwa ogrody, było tyle wody, że kłosów zboża nawet nie było widać. Pamiętam, mieliśmy posiane tam zboże, już teraz nie pamiętam jaki gatunek, bodajże było pszenżyto. To nawet kłuska nie było, nie wystawało. Była posadzona kapusta, były ogórki, wszystko poszło, wszystko wytopiło. Także tam było no ponad 1,5 metra wody. Jak będzie w tym roku? Co Bóg da, to będzie. Tutaj się tym naprawdę jakoś tak nie zamartwiamy, no bo z naturą nie wygramy. Worków z piaskiem też dookoła ogrodu nie obłożymy, także no, będziemy czekać, będziemy widzieć. Nazbierałam sobie, pozyskałam właściwie ziemię i jutro pojawi się odcinek, jak przygotować dobrą ziemię pod wysiew nasion. Będą odcinki już z wysiewu, na co zwrócić uwagę, jak się zastosować, czego uniknąć, aby gdzieś tam uniknąć jakichś takich później wpadek. No i to będzie na dzisiaj tyle, ale tak jeszcze tutaj na koniec, oczywiście muszę okulary sobie zmienić, bo jestem jak ten przysłowiowy kret, ślepa. Tutaj dostałam komentarze pod filmem. Witam. U mnie też wnuki oglądają. To jest jeden komentarz. I tutaj pani Reniu, moja wnuczka też prosi, że panią ogląda, ma 6 lat. To jest komentarz od Halina Kubas. Także tutaj teraz wnuczkę pani Haliny Kubas, tą 6-latkę uroczą, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i te wszystkie inne wnuki. Tutaj jest mowa o wnuczce pani Haliny Kubas i też jest Doris. Doris, wnuki również oglądają. Także pozdrawiam wszystkie wnuki. Tutaj serduszka teraz lecą do was. No i kochane dzieciaczki, dbajcie o te wasze babcie, tulcie je, wycałujcie na wszystkie strony, bo to są skarby. Słuchajcie babć swoich, dziadków, niech wam opowiadają, jak to było kiedyś. Przyłóżcie się do tego, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa historia i kiedyś w przyszłości będziecie pamiętać, będziecie wspominać te babcie. Róbcie sobie zdjęcia z babciami, wychodźcie z nimi na spacery. Te wasze babcie to są skarby. Kochane dzieciaczki, słuchajcie, też miałam babcię. Miałam babcię, kochałam ją, jeździłam do niej. Dzisiaj mojej babci już nie ma i tęskno mi jest za nią. Tak samo i wy, dopóki macie, to tulcie te wasze babunie. Niedługo jest Dzień Babci i Dziadka. Także tam wiecie,
trzeba się koło dziadków zakręcić. Tak, wiecie, wiecie, nie? No i tutaj wszystkie dzieciaczki pozdrawiam. Pozdrawiam jeszcze też Jakuba, który też mnie ogląda. No i Iwo, Kosmę, także wszystkich. No i Was, kochani moi widzowie, też Was pozdrawiam. Babcie, dziadków, moje rówieśniczki, młodsze osoby, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam uśmiechu. Nie martwcie się rzeczami przyziemnymi, tak jak u mnie, no zalewa ogród. Mamusia tutaj stoi, przysłuchuje się. No trudno, no taka jest natura. Nie możemy martwić się o coś, co nie jest tak naprawdę do końca zależne od nas. Martwmy się o to, co jest od nas zależne. Dbajmy o zdrowie, dbajmy o drugiego człowieka, szanujmy się, wspierajmy, pomagajmy, ile tylko możemy, jeżeli jesteśmy w stanie pomóc. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje u sąsiada, bo być może pozory mylą, jest u niego naprawdę bardzo źle, tylko nie chce o tym mówić, wstydzi się, pobudki są różne, także zwracajcie, kochani, na to uwagę. No i cóż, wszystkim tym od takiego do takiego życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, do następnego.